This video is made possible by Brilliant, a math and science problem-solving website that makes learning fun and rewarding. W Zbrodni i karze Fiodor Dostojewski napisał: to jedyny przywilej człowieka w stosunku do całego stworzenia. Przez błąd dochodzi się do prawdy. Jestem człowiekiem, ponieważ błądzę. Nigdy nie dochodzi się do prawdy bez popełnienia 14 błędów, a bardzo prawdopodobne, że 114. I na swój sposób jest to piękna rzecz, ale nie możemy nawet popełniać błędów na własny rachunek. Mów bzdury, ale mów własne bzdury, a ja cię za to pocałuję. Lepiej mylić się na swój własny sposób, niż na cudzy. Is better than to go right in someone else's. Dlaczego lepiej jest mylić się na swój własny sposób niż na cudzy? Jakie znaczenie kryje się za tym cytatem? Jak zwykle zamierzam badać tę ideę poprzez dialog. Młody student od tygodni prowadził filozoficzne rozmowy z emerytowanym księdzem. Oto jedna z nich. Ksiądz, myślę, że lepiej jest zbłądzić na swój własny sposób, niż zbłądzić na cudzy. Student. Co? Jak? Czy nie lepiej iść właściwą drogą bez względu na to, jak się do niej dotrze? Na przykład, jeśli chcesz iść do sklepu spożywczego, czy nie lepiej jest podążać za wskazówkami kogoś innego i tam dotrzeć, niż iść złą drogą na własną rękę? To, co mówisz, brzmi dobrze w teorii. Tak. Gdyby ktoś mógł po prostu dać ci właściwe wskazówki, dokąd chcesz się udać, zaoszczędziłoby ci to mnóstwo czasu. Ale musisz się zgodzić, że ktoś może równie łatwo dać ci złe wskazówki, co może sprawić, że twoja podróż do sklepu spożywczego będzie dłuższa niż w innym przypadku. Tak, to może się zdarzyć. Trzeba wiedzieć, komu ufać. A jeśli zaufasz właściwym ludziom, dotrzesz do celu szybciej niż samodzielnie. Nie ma potrzeby wymyślania koła na nowo. No dobrze, ale skąd wiesz, komu zaufać? Cóż, musisz znaleźć kogoś, kto ma udokumentowaną historię mówienia prawdy. Jeśli ktoś nie kłamał w przeszłości, jest mało prawdopodobne, że będzie kłamał w teraźniejszości. Ale musisz przyznać, że tylko dlatego, że ktoś nie kłamał lub nie wprowadził cię w błąd w przeszłości, nie oznacza to, że nie skłamie lub nie wprowadzi w ciebie w błąd teraz. To prawda, ale prawdopodobieństwo, że wprowadzi ciebie w błąd, jest mniejsze. Tak, rozumiem, do czego zmierzasz w sensie praktycznym, ale próbuję pokazać ci coś, czego nie widzisz. Więc ktoś daje ci teraz kawałek wiedzy, skąd wiesz, czy mu zaufać, czy nie? Jeśli wiem, że osoba, która przekazuje mi wiedzę, ma udokumentowane doświadczenie w niekłamaniu, zaufam jej, a jeśli nie znam jej historii, nie zaufam jej. Okej, więc wyobraź sobie to. Powiedzmy, że masz dziadka, który ma 90 lat i nigdy w życiu cię nie okłamał ani nie wprowadził w błąd. I bez twojej wiedzy ma nagłą awarię mózgu i mówi ci: jeśli skoczysz z tego klifu, zarobisz $1 000 000. Czy uwierzysz w to twierdzenie ze względu na jego osiągnięcia? Oczywiście, że nie. No dokładnie. Więc nie decydujesz się zaufać komuś na podstawie jego osiągnięć. A teraz wracamy do punktu krytycznego. Skąd wiesz, czy ufać danej wiedzy, czy nie? Myślę, że używam własnej wiedzy i doświadczenia, aby ocenić, czy mogę komuś zaufać. Ale to sprowadza nas z powrotem do tego samego problemu. Skąd wiesz, czy możesz ufać własnej wiedzy? Myślę, że jeśli moja wiedza była słuszna w przeszłości, to mogę jej ufać. Ale właśnie o tym rozmawialiśmy. To, że twoja wiedza sprawdziła się w przeszłości, nie oznacza, że sprawdzi się teraz. Masz rację, ale to nie jest tak, że mogę nie działać w oparciu o własną wiedzę i wcześniejsze doświadczenia. Nie mam wyboru. Muszę działać w oparciu o sumę moich życiowych doświadczeń. Muszę więc działać w oparciu o moją wiedzę, niezależnie od tego, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Jak mogę działać w jakikolwiek inny sposób? Nie, dokładnie, masz rację. Nie masz innego wyboru, jak tylko działać w oparciu o własną wiedzę w danym momencie. Nawet jeśli otrzymujesz wskazówki od kogoś innego, decydujesz, czy mu zaufać, czy nie, w oparciu o własną wiedzę, prawda? Tak. Więc co próbujesz powiedzieć?
Mówię, że problem nie polega na zaufaniu, jak początkowo myślałeś. Zaufanie jest nieistotne. Nie masz innego wyboru, jak tylko działać w oparciu o własną wiedzę. Prawdziwym problemem więc jest to, czy z biegiem czasu twoja wiedza staje się lepsza czy gorsza. Zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się. W jaki sposób nasza wiedza z czasem staje się lepsza? Zastanówmy się nad tym. Wyobraź sobie, że przez całe życie widziałeś tylko czerwone jabłka. Prawdopodobnie uwierzyłbyś, że wszystkie jabłka są czerwone, ponieważ nigdy nie widziałeś niczego, co sugerowałoby inaczej. I gdy widzisz coraz więcej czerwonych jabłek, to przekonanie pozostaje niezmienne. Ale pewnego dnia natrafiasz na całkowitą anomalię, zielone jabłko. Ta anomalia podważa twoje przekonanie, że wszystkie jabłka są czerwone. Teraz stajesz przed wyborem, zaktualizować swoją wiedzę czy nie. Czy wmawiasz sobie, że jabłka są nie tylko czerwone? Czy mówisz sobie, że mogą być zielone, a może nawet w innych kolorach? A może ignorujesz tę anomalię? Czy wmawiasz sobie, że masz halucynacje? A może mówisz sobie, że to nawet nie było jabłko? Oczywiście przyjmuję do wiadomości, że jabłka mogą mieć też inne kolory. Dlaczego miałbym tego nie robić? A gdybyśmy mówili o czymś innym niż jabłka? Wyobraź sobie, że jesteś z kimś w małżeństwie od 10 lat i znajdujesz dowody na to, że ta osoba może cię zdradzać. Dowód ten jest anomalią, zaprzecza wszystkiemu, w co wierzyłeś na temat swojego współmałżonka. Czy powitasz tę anomalię w swoim życiu ze wszystkimi jej konsekwencjami? A może ją zignorujesz? Masz rację. Odpowiedź na to pytanie jest o wiele trudniejsza. Szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Tak, to o wiele trudniejsze, prawda? Tak więc poprawa twojej wiedzy zależy od tego, jak bardzo jesteś otwarty na anomalię. Ciągle używasz tego słowa, anomalia. Co ono oznacza? Anomalią jest wszystko, co falsyfikuje lub zaprzecza twojej własnej wiedzy. Na przykład zielone jabłko jest anomalią, ponieważ wierzyłeś, że wszystkie jabłka są czerwone. Ale gdybyś wierzył, że jabłka są czerwone i zielone, nie byłoby to anomalią. Okej, to ma sens. Więc co to znaczy być otwartym na anomalię? Kiedy coś fałszuje twoją wiedzę, akceptujesz to, czy ignorujesz? Innymi słowy, czy potrafisz przyznać się do błędu? Jeśli tak, to jesteś otwarty na anomalię. Czy widzisz, jak to wszystko odnosi się do pierwotnego pytania? Szczerze mówiąc, zapomniałem, o czym w ogóle rozmawialiśmy. Ha, w porządku. Zdarza się. Na początku powiedziałem, że myślę, że lepiej jest się mylić na swój własny sposób, niż na czyjś inny. A tak. Jak to się ma do tego, co właśnie powiedziałeś? Cóż, obaj zgodziliśmy się, że jednym z głównych problemów w życiu jest to, czy twoja wiedza poprawia się z czasem. Zgodziliśmy się. I do jakiego wniosku doszliśmy? Jak wiedza poprawia się z czasem? Myślę, że odpowiedź powraca do tego, co powiedziałeś na początku. Twoja wiedza wzrasta, gdy jesteś skłonny mylić się na swój własny sposób. Ale musisz podążać własną ścieżką i być gotowym przyznać się do błędu. Musisz być gotów stawić czoła swoim błędom, zamiast je ignorować. Wygląda więc na to, że się zgadzamy. W Zbrodni i karze Fiodor Dostojewski napisał: błądzić po swojemu jest lepiej niż po cudzemu, a ja zbadałem znaczenie tej idei poprzez dialog. Podążanie własną ścieżką oznacza uświadomienie sobie, że zawsze działasz w oparciu o własną wiedzę. Nawet jeśli otrzymujesz wskazówki od kogoś innego, decydujesz się skorzystać z jego rad w oparciu o własne rozumienie świata. A jeśli zdajesz sobie sprawę, że wszystkie twoje działania zawsze wracają do twojej własnej wiedzy w jakiejś formie i decydujesz się wziąć za to odpowiedzialność i decydujesz się nie obwiniać nikogo innego za swoje działania, wtedy kroczysz własną ścieżką.
Ale błądzenie na swój własny sposób oznacza, że zdajesz sobie sprawę, że w pewnym momencie natkniesz się na anomalię i ta anomalia sfałszuje lub zaprzeczy twojej wiedzy. A jeśli przyznasz się do błędu, jeśli nie zignorujesz anomalii, jeśli stawisz czoła swoim błędom, to jak powiedział Dostojewski, twoje błędy mogą przybliżyć cię do prawdy. Jak zawsze, jest to tylko moja opinia i zrozumienie słów Dostojewskiego, a nie rada. Zapraszam do korzystania z tych informacji w dowolny sposób, a jeśli masz inne podejście do słów Dostojewskiego, chętnie usłyszę twoją perspektywę w komentarzach.